серйозна думка. Chciałbym prosić komentarz Pawła, może również pan doktor Skowroński się do tego odniesie. Tutaj dotknęliśmy bardzo ważnej kwestii. Chyba jak wszedł, to już się spóźniłem. Słyszałem, że któryś z panów w dużym terminu wojna domowa na Ukrainie. To jest bardzo częsty błąd językowy, a to nie jest właściwie błąd językowy. To jest element rosyjskiej wojny informacyjnej, która chce sprowadzić to, co dzieje się na Ukrainie, do konfliktu publicznego. Bardzo często w różnych wypowiedziach pojawia się termin wojna domowa albo konflikt na wschodzie Ukrainy, który ma na celu zdjęcie odpowiedzialności z tego, co się dzieje na wschodzie z Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska prowadzi taką operację, która jest w języku analityków wojskowych, to się nazywa działania poniżej progu wojny. Czyli teoretycznie nie ma wojny, bo nikt jej nie wypowiedział, nie można wskazać odpowiedzialności bezpośredniej tych czy innych dowódców. Chociaż można, ale przecież oni tak się nie przyznają, nikt tej wojny nie wypowiedział. My niestety założymy jako dziennikarze również, ale i politycy przyjmujemy ten język agresora. Nie tak dawno pan prezydent Andrzej Duda sam powiedział o konflikcie na Ukrainie, konflikcie na wschodzie Ukrainy. Tak mi się wydaje, że w interesie nas, dziennikarzy, przede wszystkim powinna być zmiana tego języka i może nie piętnowanie, ale zwracanie uwagi na to, że konflikt na Ukrainie to jest wtedy, jak dwie starsze panie sobie na placu targowym chodzą po głowie, a nie wtedy, jak rosyjska regularna armia morduje przy wsparciu terrorystów ludność cywilną. No, to jest to po pierwsze. Po drugie, mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że to, czego jesteśmy dzisiaj świadkami, to jest próba wpływu Federacji Rosyjskiej na to, w jaki sposób my postrzegamy to, co się dzieje na wschodzie. Proszę zauważyć, że jeżeli na Ukrainie ginęło 100 osób dziennie, dostaliśmy uwagę. Gdyby 50, dostaliśmy uwagę. Teraz ginie tych osób kilka, 7, 10, 13 tymczasem dziennie. Ranni są cywile, kobiety, dzieci, a nasze oczy udało się mas mediom odwrócić. To jest druga rzecz. Jeszcze trzecia rzecz, do której chcę wrócić, bo tutaj kwestia języka się pojawiła. Kwestia języka rosyjskiego. Pan ambasador, już niestety nieobecny, chciałbym, żeby pewnie się do tego ustosunkował. Zwróćcie uwagę, że jeżeli ktoś chce mówić na Ukrainie po rosyjsku, ma do tego prawo. Oczywiście ma do tego prawo, ponieważ jest to język narodowy. Tyle tylko, że pamiętam doskonale, jak rozmawiałem z człowiekiem, który mieszkał na wschodzie Ukrainy i mówił, że Ukraina tych ludzi ze wschodu pozostawiła samych sobie. Wystawiła ich na pastwę Rosjan i gdyby nie to, że ich zostawiono, to ta wojna, która się dzisiaj toczy, nie byłaby możliwa. Że to właśnie fakt, że nie było tam języka ukraińskiego, spowodował, że oni przyjęli środkę pojęciową Federacji Rosyjskiej. Oglądali tylko i wyłącznie rosyjską telewizję, posługiwali się tymi stereotypami, które wtłaczała im do głowy rosyjska propaganda. I to brak państwa ukraińskiego w tym obszarze spowodował, że ci ludzie byli tak podatni na to, że jeden czy drugi rosyjski batalion mógł sobie tam przyjechać, mógł znaleźć sobie terrorystów, którzy chwycili za broń i stwierdzili, że nie są Ukrainą, tylko jak już wymyślałem, jedną czy drugą republiką budową. Także chciałbym, żebyś Paweł do tego się odniósł. No rzeczywiście ciebie nie było, jak rozmawialiśmy i pan ambasador zareagował na ten temat, na ten stwierdzenie o wojnie domowej. Nie ma żadnej wątpliwości, że to, co dzieje się na Ukrainie, to jest rosyjska zewnętrzna agresja przy wykorzystaniu oczywiście pewnych środowisk na Ukrainie, ale bardzo często zdarzały się takie agresje i bardzo często tak konflikty przebiegały w XX wieku. To nie jest nic nowego, że zdrajcy znajdują się w każdym społeczeństwie, to moglibyśmy długo rozmawiać o tym, jaka sytuacja do tego doprowadziła i tak dalej. Ale oczywiście kluczową sprawą jest po prostu, kto dowodzi tymi wojskami. Ukraińskie służby teraz publikują bardzo często nazwiska głównodowodzących. Na przykład w czasie świąt pojawił się tam generał major Sergiej Swiet. To jest zawodowy, kadrowy oficer armii rosyjskiej. Wjeżdżają pociągi armii rosyjskiej, wożą uzbrojenie armii rosyjskiej. No proszę Państwa, przecież to, co się działo na samym początku do wspomnianego Krymu, to uzbrojenie supernowoczesne, uzbrojenie lepsze niż posiadała w tamtym momencie armia ukraińska. No przecież tego nie można sobie tak na ulicy znaleźć. To było oczywiste. No to światowa hipokryzja, która nie pozwalała Ukraińcom na to, żeby się po prostu
bronić przed zewnętrzną rosyjską agresją. To, że do tego wykorzystali Rosjanie jeszcze tam zdrajców po prostu na swoim terytorium, albo po prostu osoby zmanipulowane, to jest całkowicie inna sprawa, ale to, że za to odpowiada Rosja, tak, Wojtku, masz rację, rzeczywiście właściwie powinniśmy pilnować języka i cały czas mówić o tym terminie, chociaż jest pewną usprawiedliwieniem. Jak nazywają to Ukraińcy. I to jest na też pewnego rodzaju dwuistość. Przecież na Ukrainie się nie nazywa wojna, tylko nazywa się ATO, operacja antyterrorystyczna. Ukraina nie prowadzi wojny, tylko prowadzi operację antyterrorystyczną. Ja też dlatego mam problem, jak mówić, prawda? Nawet z osobami, które tutaj są na sali, spieram się. Czy to są separatyści, czy to są terroryści, czy to są prorosyjscy terroryści, czy to jest regularna armia, czy regularna armia wykorzystuje poszczególne te grupy. No jak też mówić wprost, jeżeli Ukraina formalnie nie prowadzi wojny. Ukraina formalnie prowadzi operację antyterrorystyczną. Moglibyśmy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. I też możemy przyjąć tą taką hipokryzję światową i udawać, że no tak, bo to jest operacja antyterrorystyczna. Proszę Państwa, przecież my wiemy, że właśnie zachodnia Europa, państwa Zachodu, państwa demokracji wymuszają na Ukrainie też pewnego rodzaju zachowania. Przecież wiadomo, dlaczego Ukraina nie broniła Krymu. Jasne, że tam był bardzo ważny element wewnętrzny. Ukraina była w tym momencie w posyłce, ciężko było poskładać państwo. Te osoby, które przejęły władzę po Janukowyczu, miały problem po prostu, żeby jednoznacznie spowodować kontrolę nad wszystkimi częściami państwa, ale też nie zmienia faktu, że był olbrzymi nacisk tych Merkel, Hollandów i tak dalej, którzy mówili żadnej wojny z Rosjanami. To jest oczywiste. Co było w Gruzji, proszę państwa? Co było w Gruzji w 2008 roku? Przecież to też nie była wojna. Też robił wszystko zachodni świat, żeby udowodnić, że tam nie ma wojny. Że to jest Gruzini się biją z Osetyjcami i koniec. No tam jest wewnętrzny konflikt. Tam nie ma żadnych rosyjskie wojska. Akurat byłem korespondentem w 2008 roku. No widziałem rosyjskie wojska, proszę Państwa, między innymi dlatego tam pojechałem. Bo jak usłyszałem po raz kolejny w polskich mediach o rosyjskich siłach pokojowych, to proszę Państwa, jakby w 1939 roku ktoś powiedział, że siły pokojowe Wehrmachtów wkroczyły na teren Polski. No mniej więcej tak samo wyglądało, ale obłudę Rosjan jest potężniejsza, bo oni w Rosji, w Ukrainie, w Gruzji chodzili w błękitnych hełmach. Tak to wyglądało. W błękitnych hełmach jeździli czołgami, strzelali do Ukrainy, do Gruzinów. Bombardowali samolotami, bombami kasetowymi, których dowodów mieliśmy tutaj z Wojkiem Pokorą, wyjeździliśmy do Gruzji jeszcze kilka razy, mieliśmy mnóstwo dowodów. A Ławrow występował na konferencji prasowej i mówił, że żadnych bomb kasetowych nie było. A oni bombardowali miasta. No to oczywiście ta hipokryzja trwa od tamtej pory. Dzisiaj też ją widzimy. No niestety Ukraina jest wciśnięta, jest bardzo często wciskana przez opinię międzynarodową w to, żeby nie mówić prawdy. Bo wywoła to konflikt z Rosją. A z Rosją przecież nie można się konfliktować. Przecież proszę Państwa, cały świat Zachodu nie chce konfliktu z Rosją. No jak? Przecież Rosja jest niezbędnym elementem koalicji antyterrorystycznej teraz w Syrii, tak? Walczy przeciwko państwu islamskiemu. Jest bardzo ważnym ogniwem stabilności pokoju na świecie. W związku z tym nie można z takim partnerem prowadzić wojny. No co ciekawe, to znowu pozwolę sobie na uwagę i tą taką właśnie tą dwoistość, czy nawet wielorakość Ukrainy. Przez pewien moment, nawet premier Jaceniuk, jak pierwszy raz objął rządy, też mówił w różnych kontekście, na przykład zakupu gazu, mówił o rosyjskich partnerach. No jak ja to słyszałem, to mi po prostu krew zalewało. Bo myśmy jeździli na wschód, widzieliśmy, co tam się dzieje, a to okazało się, że Ukraina prowadzi interesy z rosyjskimi partnerami. Wielu Ukraińców uważa mnie za ukraińskiego nacjonalistę. Między innymi dlatego, że ja jestem zdecydowanie bardziej surowy w ocenie kwestii językowej niż sami Ukraińcy. No nie wiem, bo mam może prawo do tego takie zewnętrzne. Język rosyjski jest na Ukrainie jednym z wielu istotnych, a może najważniejszych narzędzi niewoli umysłowej Ukraińców. I to nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie, które powiedziały, że armia rosyjska miała łatwiej, bo się dogadywała i tak dalej, wchodzi w tą samą mentalność, kształtowaną przez filmy, muzykę, media. Do Majdanu media rosyjskie były tak samo oglądane, jak media ukraińskie, a może nawet bardziej. To teraz się zmieniło. Oczywiście są pewne zaszłości. Nie da się powiedzieć Ukraińcom, nawet mówcie teraz wszyscy po ukraińsku. Nie da się. Ale niewątpliwie wielkim krokiem i bardzo ważną sprawą by było, że nawet ci, którzy mówią po rosyjsku, żeby zrozumieć, że ich dzieci powinny mówić po ukraińsku. Bo język to jest narzędzie, które kształtuje naród, kulturę, które powoduje tożsamość, identyfikację tej tożsamości. To jest bardzo ważny element, który tak naprawdę przypomnimy sobie, przecież myśmy też byli krajem, który był rusyfikowany.
to, co w olbrzymim stopniu nas uchroniło, to właśnie była bariera przeciwko rusyfikacji czy germanizacji właśnie w obszarze językowym. Dlaczego tak walczyliśmy o polskie szkolnictwo? No w pewnym sensie Sowiety doprowadziły do tego, że zmusiły narody podległe im, wynarodowiły właśnie ich też w kwestiach językowych. Jeżeli ktoś chce budować swoją tożsamość na tarasie Szewczance, to nie będzie, że uczył się języka rosyjskiego, prawda? To musi mówić po ukraińsku. Żeby zrozumieć go, musi mówić po ukraińsku. A język ukraiński jest przepięknym językiem i nie ma czego się wstydzić. No niewątpliwie to nie jest tak, że da się postawić pod ścianę i powiedzieć, że dzisiaj wszyscy mówcie po ukraińsku. Mówcie po ukraińsku. Ale na pewno mówienie po ukraińsku powinno być premiowane w jakiś sposób. Powinno być nagradzane, powinno być tym kierunkiem, w którym się idzie do przodu. A niestety mogę Państwu powiedzieć, też doskonale znam tą sytuację w szkolnictwie, na przykład w Kijowie, powszechnie, gdzie nauczyciele prowadzą lekcje w języku ukraińskim, bo taki jest wymóg, czyli przedmiot, to co dotyczy przedmiotu, mówią w języku ukraińskim, ale kontaktują się z uczniem w języku rosyjskim. To jest poważny problem, który niewątpliwie zapisałem tutaj takie hasło, jakbyśmy mieli o tym nie powiedzieć, to już teraz powiem. Bardzo ważnym elementem na Ukrainie jest dekomunizacja. Mało tego, proszę Państwa, powiem, dla mnie było wielkim zaskoczeniem, jak przyjeżdżali to w czasie Majdanu z Dawidem Epsteinem, rozmawialiśmy z jednym z deputowanych Swobody i on nam mówił, że przygotowujemy projekt ustawy, przyjeżdżają polscy specjaliści i będziemy robić taką dekomunizację jak w Polsce. No nie mógł gorzej trafić, bo na Dawida Epsteina powiedzieć coś takiego, gdzie ojciec Dawida napisał genialną książkę dekomunizacja, której nie było, to w ogóle gorzej pewnie nie można było trafić, albo może lepiej. Bo byliśmy zaskoczeni, bo w Polsce dekomunizacji nigdy po prostu nie było. A na Ukrainie faktycznie ta dekomunizacja teraz jest przeprowadzana. I to w sferze mentalnej, nazewnictwa. Kilkaset miejscowości już zmieniło, nie chcę skłamać, ale ponad 700 czy 800 miejscowości już zmieniło swoje nazwy z tych sowieckich. Proszę Państwa, te makabryczne nazwy sowieckie, to czasami po prostu tak nieestetyczne, zmieniło, wracając do historycznych albo szukając nowych nazw, które mogłyby zafunkcjonować. Ponad 1000 Leninów padło. To jest, proszę Państwa, bardzo ważny symbol. Bardzo ważny. Ja proszę, zostało jeszcze kilkaset. Bardzo mi się spodobały słowa Włodymyra Wiatrowicza, który zresztą, proszę Państwa, chciałem na to zwrócić uwagę, on występował w tym filmie. Z Dawidem Epsteinem nagrywaliśmy z nim rozmowę na rusztowaniu w pierwszych dniach Majdanu. To taka rozmowa, gdzie tam Ukraińcy odpowiadają na sam. To jest właśnie Włodymyr Wiatrowicz, który bardzo często w Polsce cieszy się z opinią. To Włodymyr Wiatrowicz nas tam przedstawia jako braci Polaków i to właśnie on tak mówił. I Włodymyr Wiatrowicz to jest osoba, która powiedziała bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że pomniki zostaną w jednym miejscu komunistycznym, w strefie czarnobylskiej. I zostaną tam na zawsze. Bo cała strefa czarnobylska to jest jeden wielki pomnik komunizmu, tej strasznej tragedii, tego, co po prostu zrobili z naszymi narodami. I tam jest sobie Leniny stoją. Jak Państwo, nie wiem, czy widzieliście zdjęcia, znacie, w Czarnobylu byłem dwukrotnym. Rzeczywiście to jest miasto, które zostało w takim stanie, jak wyglądały wszystkie miasta w bloku sowieckim kilka dni po obchodach 1 maja. To jest po prostu nieprawdopodobny symbol. Tak jak rozmawiamy o Dżamali, o tej zbieżności dat, to proszę Państwa, nie można było sobie wyobrazić lepszego momentu, żeby pokazać, jak wyglądał komunizm, niż zachowanie takiego miasta kilka dni po uroczystościach 1 maja z całą symboliką sowiecką. Niech sobie tam te Leniny stoją i pomniki dogorywają do samego końca. Niewątpliwie Ukraińcy dekomunizację robią. To jest bardzo ważny element. Ja uważam, że następnym krokiem powinna być derusyfikacja. Derusyfikacja Ukrainy. Przepraszam, ja może wspomnę, ponieważ w 1997 roku zacząłem, Krzysztof Jabłonka, historyk, zacząłem pracę w konsulacie w Charkowie i dwie rzeczy mnie jakby powitały na dzień dobry. Pierwsza rzecz to zapytałem jednego Ukraińca, który mówił po rosyjsku. Czy głosował za Rosją, czy za Ukrainą? Tam był plebiscyt, prawda? A on mówi, no oczywiście, że za Ukrainą, ale ty jesteś rosyjskojęzyczny. Powiedz mi dlaczego? No bo u Ukrainy, Ukraina nie ma Syberii. Bardzo dobre, słuchajcie, bo on rzeczywiście strzelał w dziesiątkę. Druga rzecz, równie taka symboliczna, to jest obśmianie pomnika Lenina. Lenin oczywiście stoi tak, czasami ma tak wyciągnięty, ale najczęściej ma tak wyciągnięty. I nazwali go wielkim żebrakiem, który do wszystkich mówi, no daj chociaż 5 rubli, no. I to było nagminne właśnie, daj piatuka. O tak to się w rosyjskim skrócie
mówi. Więc zrobili mniej więcej z Leninami to samo, co my z Pałacem Kultury. No ale ja pytam, dlaczego one stoją? A on mówi, no wiesz, żal go obalić, bo nie bardzo wiadomo, mówi, wsadzą gorszego. Jak już będzie ktoś, to się wtedy zmieni. Więc tam jakieś takie czynniki dziwne zadziałały. Inercji, lęku, no bo lęk rzeczywiście był, oraz to już nie jest takie ważne. I tu niestety chyba się przeliczyli. I ostatnia rzecz. Nie wyobrażacie sobie Państwo, jak się musiałem poczuć, kiedy do naszego konsulatu zapukała dyrektorka jedynego w Charkowie liceum ukraińskiego, gdzie się uczy po ukraińsku. Ale przy okazji myśmy tam zawieźli parę telewizorów, tam jakieś inne rzeczy. Uczyli również, był język polski fakultatywny. I teraz ta dyrektorka przyjeżdża, żebyśmy bronili to jej liceum przed władzami Charkowa, które chcą go zlikwidować. A my mówimy, no tak, ale my jesteśmy tylko od polskich. No my mamy polski język, my mamy polski język. I my naprawdę, słuchajcie, ze strachem, bo myśmy nie mieli absolutnie żadnego prawa, żadna konwencja wiedeńska nam tego nie daje, wystąpili do władz Charkowa w obronie języka polskiego w szkole ukraińskiej. Wolno nam, to było ba-bank. I słuchajcie, podziałało. Mam się co. No i to dalej funkcjonuje, mam nadzieję, że do tej pory to trwało. Także my nie byliśmy tam absolutnie polskim konsulatem, myśmy byli ukraińskim konsulatem w Morzu Rosyjskim. Natomiast tyle rzeczy antyrosyjskich, które po rosyjsku mówię, to ja żadnym innym językiem nie słyszę. Nawet po ukraińsku. No dziękuję. To Panie Konsulu, też bardzo ważna uwaga i podsumowanie, bo tak naprawdę jak patrzymy na to, co nas czeka na wschodzie, to jeżeli możemy patrzeć na perspektywę zmiany, to musimy mieć świadomość, że sytuacja z Rosją musi się jakoś wyjaśniać. To nie jest tak, że my to przeczekamy, że ta Rosja po prostu przejdzie. Ona nie przejdzie, ona jest nieuchronna. Musi się coś wydarzyć. I dla rola Ukrainy jest tutaj ogromna. I oczywiście Rosja o tym wie. Ja nie przypadkowo wstawiłem jako pierwszą wypowiedź. Przepraszam, że nie było tutaj tłumaczeń, ale też założenie. Musiałem ingerować ten film. Ta pierwsza wypowiedź człowieka, który mówi, to jest w dniu poprzedzającym, w dniu tego Marsza Miliona, czyli 1 grudnia 2013 roku. To jest Rosjanin, który on opowiada o tym, że przyjechał z Moskwy, że ma dzisiaj urodziny swojego syna, drugie urodziny, ale syn mu wybaczy kiedyś, jak zrozumie, na jakie ważne wydarzenie on pojechał, bo to jest wydarzenie, które ma zmienić też Rosję. I być może w tej mojej takich zapędach antyjęzykowych rosyjskich jest tutaj wielka rola dla Ukrainy. Ukraina jest niebezpieczna dla Rosji, bo może też działać w drugą stronę, czyli może silnie wpływać polityczno, kulturowo i rozsadzać po prostu. Czyli mówiąc prosto, był Majdan w Kijowie, udają się reformy, to dlaczego mają się u nas nie udać? No na razie Rosja stanowiła się gigantycznym mechanizmem propagandy i na razie udowadnia, że wszystko, co się dzieje na Ukrainie, po tej jest potrzebna wojna. Że wszystko, co się wydarzyło po Majdanie, to jest chaos, to jest nacjonalizm, to są rozruby, to jest prawy sektor, który wszystkim pije. I w ten sposób pokazują, że to jest bez przyszłości. Ale Rosję ten temat musi być jakoś wyjaśniony i w związku z tym być może Ukraina tutaj odegra ważną rolę. Michał, tutaj się zgłaszał jeszcze pan z przodu, także pozwolę sobie przekazać. Witold Michałowski, bardzo krótko. Mam zaszczyt poinformować Państwu, że powstaje stowarzyszenie Konfederacja Bałtycko-Czarnomorska. Zapraszam do członkostwa. Ukraińcy są nam najbliższym etnicznie, mentalnie, historycznie i genetycznie narodem centrum Europy, tego kontynentu. Natomiast z ogromną przykrością stwierdzam, że moi koledzy dziennikarze pomijają sprawy technologiczno-energetyczne, które spowodowały konflikty. Chodziło o korozję, która zżera magistrale gazociągów prowadzące przez terytorium syberyjskiej kolonii Rosji. Chodziło o systemy przekazywania ropy naftowej korodującymi również rurociągami, co powodowałoby ogromne idące w tysiące miliardów dolarów koszty. Rosja tych pieniędzy nie miała. Chodziło również o to, że północ Morza Czarnego to jest szelf niezwykle bogaty w złoża gazu. Rosja chciała się do tego dobrać i po to im potrzebny był Krym.
To są te zupełnie elementarne rzeczy. Jak również to, że warto podziękować naszym kolegom dziennikarzom, organizatorom takiego spotkania, że możemy tych parę słów prawdy Państwu przekazać. Rosja się kończy, musi się skończyć. Imperia giną, to jest prawo giganta nacji. Nie ja je sformułowałem. Mamy w dziejach powszechnych przykłady Imperium Rzymskiego i innych, których nie ma. Nie ma. Stąd bardzo dziękuję, że Państwo byli łaskawi i zapraszam do Stowarzyszenia Konfederacja Bałtyk Morze Czarne. Dziękuję. Tak. Proszę Państwa, tylko dodam, że to też nie jest tak, że dziennikarze się nie zajmują, bo akurat na przykład polecam Biznes Alert, który pisze o sprawach ekonomicznych, oczywiście oprócz surowców energetycznych Ukraina ma wiele jeszcze innych bogactw, które są wokół i nie tylko Rosji, ale też innych państw. Na Ukrainie znajduje się, proszę Państwa, 1/3 najbardziej żyznych gleb świata. To jest po prostu przez wiele lat wpajano nam do głów, no przynajmniej w tym moim pokoleniu, że produkcja rolna to jest coś takiego, co już jest nieważne, nie istnieje, tam już żywność to trzeba wyprowadzać, tam w Europie to się nikt nie zajmuje, tam jaka żywność, prawda? A na Ukrainie toczy się wielka batalia o tę czarną ziemię. To toczy się batalia, w której potężnymi graczami są na przykład potężne amerykańskie firmy. I to też wszyscy o tym na Ukrainie wiedzą, to jest temat polityczny. Zresztą Państwo to koniec przejście, to już ma swoje korzenie jeszcze w czasach Janukowycza, kiedy mówiono o dzierżawie ziemi przez Chińczyków, a dzisiaj tym są bardzo zainteresowane Stany Zjednoczone. Premier Jaceniuk w ostatnim momencie, kiedy szukał jeszcze wyjścia, żeby jednak starać się obronić przed tym ostatecznym kryzysem rządowym, miał takie wystąpienie telewizyjne, w którym zapewnił, że zostanie przeprowadzona ustawa umożliwiająca sprzedaż ziemi. To też toczy się w tym momencie walka na Ukrainie. No i ta ustawa jeszcze nie jest zrealizowana, ale zakusy na to, żeby tą ziemię, tę czarną ziemię posiąść, są olbrzymie. Michale. Ja się nazywam Michał Rzechowski, jestem członkiem stowarzyszenia. No my mamy z Pawłem właśnie szlak bojowy, bo byliśmy w 2008 w Gruzji. Też wszystko się pięknie składa. Była pozwól wtedy z kancelarii pani minister Gosiecka. Był z nami Ukrainiec Jan Matkowski, też bardzo symboliczne. A w ogóle jeździliśmy z rękę warszawską, nie wiem czy wiesz, pamiętasz? W jednym z kątów z autów boju był... Ja wolę tego nie pamiętać. Co? Wolę tego nie pamiętać. Nie, no jeździliśmy do Gruzji warszawską z rękę na prośbę prezydenta. I po prostu prezydent Gruzji, tak jak przyjął w Warszawie i zobaczył warszawską srebrę, to mu się strasznie spodobało, zwróciliśmy ją do Gruzji w Kopie. Ona gdzieś czeka na swój czas. Podobno jest wyznaczone miejsce przed parlamentem gruzińskim. Paweł, przede wszystkim strasznie chciałbym wyrazić wielki szacunek do tego, co robisz, bo i czytamy cię, i oglądamy, i słuchamy, i naprawdę wielki szacunek za to, co robisz. Wielki szacunek dla Ukraińców za to, co robią, którzy są tutaj nawet moi przyjaciele na sali, którzy też byli na Majdanie i byli na froncie. No za to przede wszystkim, no, że stanęli, pokazali, że nie są kachołami, że są po prostu dumnymi ludźmi wolnymi. No i szanowni Państwo, anioł Pawła po prostu własnymi rękami leją ruskich, no, po prostu Rosjan. Ja nie jestem rusofobem. Jestem gorzej, jako Polak jestem rusologiem, to znaczy z nami, a z nami mniej więcej takich doświadczeń, że jak pojechaliśmy w 2008 do Gruzji, to miałem wtedy dziewczynę Rosjankę. Jak wróciłem z tamto, to ona powiedziała, że przeżyła bardzo dziwne uczucie, że się bała swojego chłopaka Polaka, żeby jej nie zabili Rosjanie. Spotkałem Rosjan, którzy się bardzo wstydzą po rosyjsku. Już rozmawiali ze mną po angielsku, może ja trochę mówię po rosyjsku, jeszcze widziałem w latach 80. byłem zmuszony do nauczenia tego języka, bo to był język przymusowy. Jednym z takich ludzi był Władimir Bogosław, który po prostu wstydzi mówić po rosyjsku, szczególnie z Polakami, sam to podkreśla, ja mówię po angielsku. Mówię wstyd za swój naród. To jest jakby, można pokazać, że tam są ludzie godni szacunku, no nieliczni, ale są. To a propos języka rosyjskiego, ja się prawie w 100% z tobą zgadzam, a propos tego negatywnego mojego nastawienia do mówienia przez Ukraińców, czy na Białorusi, no po rosyjsku.
Jedyny logiczny jakby jest to tłumaczyć to tak, jak mamy były kolonie w Ameryce Łacińskiej, tam mówią dalej po hiszpańsku, portugalsku. To jest taki logiczny sposób, ile mogę sobie zracjonalizować. Oczywiście na poziomie emocjonalnym dla mnie absolutnie nie do zaakceptowania. Mam przyjemność wspierać też takie polsko-ukraińsko-białoruskie po części rosyjskie inicjatywy. Jest pomysł zrobienia protestu obrony z 20 roku, gdzie oprócz Ukraińców byli też po polskiej stronie Białorusini, a także Rosjanie. Kozacy, tak, dokładnie. No, tam była cała pole. Teraz jeszcze zrobię małe ogłoszenie właśnie w tym temacie. 21 maja o godzinie 15 podczas targu książki na Stadionie Narodowym będzie premiera książka Lotnisko o lotnisku w Donieckiu, i Cyborga. I to jest autorstwo Rosjanina, który był po stronie ukraińskiej. Nie wiem, czy on tam walczył, czy był dziennikarzem. Nie, on był dziennikarzem. Jedyny korespondent zagraniczny, on akurat pracował dla New York Timesa, czyli mimo tego, że jest Rosjaninem, ale pracował dla zagranicznej redakcji. Ale rzeczywiście powiedział zresztą bardzo dużą sprawę o tej książce. Powiedział, że dziennikarstwo nie do końca, przepraszam, bardzo przepraszam, ale że dziennikarstwo nie do końca mógł oddać tą atmosferę i dlatego stworzył książkę Romans, który się tam toczy i który po prostu bardziej pokazuje pewien element emocjonalny, bardzo istotny. W pewnym sensie doskonale to rozumiem, bo pokazanie wojny od środka z całą jej, ze wszystkimi jej barwami jest po prostu bardzo skomplikowane, jeżeli mamy się posługiwać kategoriami obiektywnymi. Ja tylko już skończę, no, mnie jest bardzo wstyd, że Polska powinna na to nowo. Dlatego to wszystko. Dziękuję. Michał poruszył ważny element dotyczący 1920 roku. Proszę Państwa, ja przyjechałem przez lata współpracując z Ukrainą, byłem głównie skoncentrowany na zachodniej Ukrainie. Stąd też miałem przyjemność poznać pana konsula Krzysztofa Waśniewskiego, który jest z nami. I pracowałem głównie w Łódzku, w Lwowie. Później trafiłem na wschód Ukrainy, ale Kijów omijałem. Pojawiałem się tam turystycznie. No i na Kijowie, w Kijowie najwięcej czasu spędziłem na Majdanie. Okazało się, że ja mieszkałem na Majdanie. Mieszkałem razem z tymi powstańcami, rewolucjonistami, protestującymi. Mieszkałem w tych prospiłkach, które przez Państwo przez chwilę też mogliście zobaczyć w filmie Skarże z Marcinem, jak filmowaliśmy ten ostatni moment, kiedy musieliśmy opuścić prospiłki. Bo zresztą wszyscy polscy reporterzy tam, jak przyjeżdżali, to mieszkali. Mieliśmy taki w ogóle swój polski stolik w tych prospiłkach, czyli w budynku Związku Zawodowego, który był taką głównym sztabem rewolucji. I przez długi okres czasu byłem w Kijowie, ale nic z Kijowa więcej oprócz Majdanu nie widziałem. Czasami się wyrywałem do Wyszgorodu, w którym stacjonarnie mieszkam, ale tam jeździłem tylko godzinę jakiś taki popołudniowy, żeby przebrać się, wykąpać. I to też nie zawsze było można wyjechać po prostu z Majdanu, więc różnie to z tym wyglądało, ale nie widziałem Kijowa. I miałem takie wrażenie o Kijowie fatalne z tych moich krótkich przyjazdów turystycznych, bo bardzo często gospodarze, jak zapraszają do Kijowa, to pokazują mi makabryczny Kreszczatek, który został zniszczony w czasie II wojny światowej i dzisiaj ma po prostu taką postalinowską obudowę, która po prostu ja jej nie toleruję, zresztą jak architektury w Majdanu, no teraz Majdan mi się trochę inaczej w głowie kojarzy, ale wspomniałem Państwu, że jechałem na Majdan w gronie dwóch kapłanów i po Majdanie spotkałem się jednym z nich z księdzem Sławkiem, misjonarzem, który pracuje w Kijowie i on zaczął mi opowiadać o różnych miejscach Kijowie, które powinienem zobaczyć. Na cmentarz przy ulicy Bajkowa, niezwykły cmentarz, bo ten cmentarz jest świadectwem historii Kijowa, z tej, której Sowieci robili wszystko, żeby Ukraińcy o niej zapomnieli. Historii Kijowa, miasta bardzo prężnie rozwijającego się w XIX wieku. Miasta, w którym ważną rolę odgrywały też inne społeczności, niemiecka, ale też polska. To miejsca, gdzie po prostu na tym cmentarzu widać obecność Polaków. Jest to cmentarz, który zapewne mógłby być w świadomości takiej polskiej, jak na przykład cmentarz Łuczakowski, czy cmentarz na Roszcie w Wilnie, ale nie jest, bo ten Kijów był gdzieś strasznie daleko, był w Sowietach głębi i po prostu my nie wiemy, że tam jest tysiące polskich przepięknych grobów, naszych rodaków opisanych po polsku. Niektórzy wprost wyrażają tęsknoty za swoimi miastami. Można przeczytać na jednym z nagrobków na przykład o osobie, która przekazała zbiory archeologiczne dla Muzeum Miasta Warszawy. Ten pomnik dzisiaj jest utrącony i miasto Warszawa nie pamięta o tym, że tam leży jedna z osób, która kiedyś o Warszawie tak pamiętała. Całe szczęście, że o tym miejscu pamiętają nasi rodacy, którzy mieszkają w Kijowie.
zaopatrzeniu Zgoda, który zajmuje się tymi grobami. A wśród tych grobów, dlatego Michale przypomniałeś mi tą swoją wypowiedzią, jest niezwykła kwatera. To jest kwatera 114 polskich żołnierzy, którzy zginęli w kwietniu 1920 roku w walkach o Kijów. Razem Armia Piłsudskiego z Armią Kultury wyzwoliła Kijów. Państwo znacie oczywiście na pewno historię, jak żołnierze wjechali do Kijowa tramwajem. No, wjechał co prawda z jad, ale czyli kilku żołnierzy wjechało tym tramwajem, ale faktycznie wjechali, dojechali na Kryszczatyk, wjechali tramwajem, proszę Państwa, linią, która do dzisiaj jeździ. To jest linia numer 12, nie wiem, czy ona wtedy miała numer 12, ale zwiększy z takiej podkijowskiej miejscowości w Puszcza Wodyca, przejeżdża się tramwajem przez las, dojeżdża się na Podole, Czpadu, przepiękną dzielnicę Kijowa, i oni tak dojechali wtedy, w 1920 roku. No niestety, proszę Państwa, pamiętają o tym grobie, zresztą to w ogóle też jest fantastyczna sprawa, bo pomnik, który tam został zbudowany w 1935 roku, czyli w czasach sowieckich, w głębokich czasach sowieckich, zbudował to polski konsulat, bo w tym czasie ambasada była w Moskwie, a w Kijowie był polski konsulat. I proszę sobie wyobrazić, że bolszewicy pozwolili w tym czasie zbudować ten pomnik. Oczywiście on go nie przetrwał, no i później został zniszczony. To, co jest dzisiaj, co można zobaczyć w tym miejscu, tam zachowało się oryginalne słupy ogrodzeniowe. Teren już jest, wygląda całkowicie inaczej, bo są tam mogiły po prostu współczesne. Jest odtworzony w jakimś stopniu ten pomnik przedwojenny. Miejscowym Polakom udało się odtworzyć większość z tych nazwisk 114 polskich żołnierzy, którzy tam leżą. I teraz taka troszkę gorycz tutaj z wielu byłych dyplomatów, pracowników polskich konsulatów. Proszę Państwa, najgorszą rzeczą jest to, że o tym nie pamiętają polscy dyplomaci. To jest po prostu tragedia. A w ubiegłym roku, nie chcę sobie przypisywać jakichś tam wielkich zasług, ale udało się dobić, że w okrągłą 95. rocznicę doszło do uroczystości na tym cmentarzu, ale w 96. rocznicę, bo już nie jest okrągła, konsulat, przepraszam, ambasada, bo w Kijowie jest ambasada i jest konsulat generalny. Nawet kwiatka innego nie zrobił. Po prostu niedopuszczalne i skandaliczne, że o naszych rodakach, a szczególnie w takim pięknym momencie, nie pamiętają polskie służby też publiczne. Proszę Państwa, a czemu tak ważny moment? Bo wspólna parada wojsk Piłsudskiego i Petlury odbyła się 9 maja. 9 maja Chreszczatykiem Kijowskim w paradzie, która jest pięknie opisana przez generała Potrzebę, przeszły polskie paradne pułki, ale też przeszli Ukraińcy ze swoimi orkiestrami. Cóż za cudowny moment, kiedy w pamięci historycznej Ukraińcy starają się powrócić do wspominania 8 maja jako Dnia Pamięci o ofiarach II wojny światowej i próbują odejść od świętowania 9 maja jako Dnia Zwycięstwa, który jest kultywowany przez Rosję. Cóż za genialna okazja, by przywrócić 9 maja jako dzień wspólnej parady w 1920 roku polskich i ukraińskich wojsk w Kijowie. No szkoda, że jakoś o tym nikt nie myśli, ale proszę Państwa, ponieważ wywołałem ten temat polskości, to jeszcze jeden króciutki film Państwu pokażę. Nasi Polacy walczą o dom Polski w Kijowie. Nie walczą z Ukraińcami. No nie o to chodzi, proszę Państwa. W Kijowie jest na przykład wielka instytucja, Instytut Goethego. Olbrzymia, kulturotwórcza niemiecka. A przy Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, którą odwiedzają tysiące studentów ukraińskich. Po prostu nam bardzo często brakuje pomysłu. To, co jest domem polskim nazywanym w Kijowie, w rzeczywistości jest dwupokojowym mieszkaniu, ale status domu polskiego nadaje możliwość bycia tam rektora, jakichś tam dodatkowych pieniędzy i tak dalej, ale to nie pełni żadnej funkcji. A Polacy, ci aktywni ze Stowarzyszenia Zgoda, ci, którzy na między innymi dbają o groby naszych żołnierzy, właśnie spotykają się w Salce przy kościele świętego Aleksandra i to, proszę Państwa, dwa tygodnie temu zarejestrowałem taki moment. Jabłko w sercu naszym, choć kropla polskiej krwi. Jabłko w ręku naszym, ojczysta szorze śni. Wstać będzie kraj nasz stary. To jest też taki element polskości gdzieś tam daleko, o którym czasami nie zapominamy. O, nie chyba. To też jest ciekawe, że na przykład na tych spotkaniach tam w tej Salce można mówić... Aleksandrze chyba śpiewa. Słucham? Ja też mam zaśpiewać. Czy Aleksandrze?
redaktor z Kowalski pytał się mnie, czy ja śpiewałem razem z Państwem i twierdził, że nie słychać tam. Nie? Ja sobie pośpiewałem oczywiście. Proszę Państwa, no to właśnie, no to wracając do tego głównego pytania, może tym próbując jakoś zakończyć. Ukraina, jaka jest? Bardzo różna, na pewno bardzo skomplikowana, w bardzo ciężkim momencie. Na pewno jest kraj, który wymaga teraz, a przede wszystkim społeczeństwem i narodem, które w tym momencie wymaga wsparcia, wymaga pomocy. I to jest kraj w pełni otwarty na Polskę. W pełni. Wszystkie, proszę Państwa, mity, tutaj jak się to... Wszystkie osoby, które jeżdżą, które pracowały na Ukrainie, i rozmawialiśmy sobie tutaj w kuluarach. Proszę Państwa, ja nie wiem, gdzie biją tych Polaków. Nie wiem, gdzie nie można mówić po polsku. Wiem, że na Majdanie za każdym razem, jak ktoś usłyszał, że jestem z Polski, co oczywiście jest mi ciężko wyczuć i usłyszeć, zrozumieć, że jestem z Polski, to zawsze kończyło się to serdecznymi uściskami, łzami, obejmowaniem, przekazywaniem pozdrowień dla Polaków, tak jak w tym filmie, który pokazywałem Państwu z, gdzieś tam daleko z frontu na wschodzie. Mamy po prostu niebywały moment w historii naszych narodów. Wspaniały moment na to po prostu, żeby prowadzić realną współpracę. Ja wiem, że są też problemy administracyjne, że są osoby, które nie cieszą się z tej współpracy, że są tacy, którzy będą ją blokować, ale na pewno są tacy, którzy są w stanie ją wspierać. Po prostu trzeba wykorzystywać te momenty, które stworzyła nam historia. Wtedy też być może, jak będziemy współdziałać, pan, który mówił o inicjatywie w Bałtycko-Czarnomorskiej, której ja jestem wielkim przyjemnikiem, zwolennikiem, uważam, że rzeczywiście tylko tak możemy jakoś sensownie zafunkcjonować, chociaż jest to bardzo skomplikowane. No tak, proszę Państwa, można sobie dać radę na przyszłość też z tym wielkim zagrożeniem, które cały czas niestety na wschodzie czyha. Tak jak pan ambasador powiedział, nikt z nas nie wie, co chce zrobić Putin. Co on zrobi? Jak się obudzi jutro? Jaką podejmie decyzję? Jeżeli będziemy daleko od siebie Polacy i Ukraińcy, stracimy na tym jedni i drudzy. Wiara, proszę Państwa, taka, że Ukraina się wykrwawi dzięki temu, Polska się zbawi, nie dość, że jest brutalna, wstrętna i podła, to jest fałszywe, to jest oszustwo, proszę Państwa. Bo cała historia pokazuje, że jest wręcz przeciwnie. Rosja nigdy się nie zatrzyma tylko i wyłącznie na Ukrainie. Jeżeli chce ją zjeść, to niestety zje ją z nami. I to jest chyba taka może zła, może to zbyt mało optymistycznie zabrzmiało na koniec. No, kończymy, zgadzam. Ale mam nadzieję, że jeszcze mamy propozycję. Zapraszamy do kawiarni, tutaj obok, specjalnej w Kijowa wprost. Pan ambasador wspomniał, kawiarenka, najmniejsza kawiarnia w Warszawie. Dobro i dobro. Prowadzona przez małżeństwo Ukraińców, którzy przyjechali z Kijowa. Nie dlatego, nie uciekali z Kijowa, nie musieli uciekać z Kijowa, chcieli po prostu zmienić swoje życie. Chcieli zrobić, rozmawiałem z nimi, to przypadkowo trafiali. No nie tylko za przypadkowo przeczytałem. Na portalu polsko-ukraińskim. Chcieli przyjechać, chcieli zobaczyć, jak się sprawdzą i założyli najmniejszą kawiarnię w Warszawie. Robią tam bardzo smaczną kawę, do niej są różnego rodzaju dodatki. Poznałem tam pana, który przynosi też swój miód, bo myślę sobie, że pije zawsze kawę z miodem i cytryną. Ma taką fanabelię i państwo z kawiarni Dobro i Dobro w tą fanabelię mu też pozwalają w jakiś sposób no, spełnić tego potrzeby. Także zapraszamy na kawę. Zapraszamy również na jutro. Będziemy mówić o Kazimierzu. Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie uważamy, że jest zagrożenie miasteczka. Też na 19. Będą wybitni przedstawiciele, profesorowie architektury krajobrazu i bardzo serdecznie zapraszamy. Będą goście z Kazimierza jutro 19. No i w ogóle na wszystkie imprezy Majda Foxa wymyślił Skowroński. Brawo! No proszę Państwa, jak już Państwo będziecie sobie pomału wstawać i idąc na kawę, to ta piosenka była śpiewana przez żołnierza pod Słowiańskiem, kiedy Słowiańsk był jeszcze w rękach rosyjskich terrorystów, kiedy toczyły się walki, to wszystko, co Państwo usłyszycie w tle, to jest autentyczny zapis dźwiękowy. Nie usuwałem żadnych przekleństw, jak Państwo widzieliście na poprzednich materiałach. Tutaj też ci, którzy rozumieją służby, zrozumieją też pewien ciekawy moment na samym początku. Hello.
zgłaszali do